Kevin Spacey od kilkudziesięciu lat na scenie. Na koncie setki tytułów i nagród. They have me. Ale na szczyty sławy wszedł dzięki temu serialowi House of Cards. Underwood. Na absolutnym szczycie byłby pewnie przez wiele najbliższych lat. Byłby, gdyby nie oskarżenia o molestowanie seksualne chłopców. Kevin Spacey miał zagrać w najnowszej produkcji Ridleya Scotta Wszystkie pieniądze świata. Miał zagrać, bo w ostatniej chwili usunięto jego sceny. Wcale bym się go ani nie wstydził, ani nie potępiał reżysera, ze względu na to, że on ratuje swój film. Eksperci nie mają wątpliwości, że wprowadzenie na ekrany jakiegokolwiek filmu z Kevinem Spaceym mogłoby się skończyć bojkotem. Film to jest również pieniądz, to są olbrzymie kwoty zainwestowane również przez Ridleya Scotta. Hollywood znalazło się w cieniu skandali seksualnych, które po latach wychodzą na jaw. Opinia publiczna jest szczególnie wyczulona. Nie byłoby żadnych recenzji, żadnych pozytywnych recenzji, bo wszyscy biorą ogon pod siebie i przepadłaby szansa na Oscara. O molestowanie seksualne Kevina Spacey'ego oskarża już kilkunastu mężczyzn. Wśród nich początkujący aktorzy, producenci, jak i przypadkowo poznane osoby. Większość z nich miała zaledwie kilkanaście lat, gdy poznali gwiazdę Hollywoodu. To zdarzyło się pewnej nocy, gdy byliśmy we trzech w apartamencie Spacey'a, gdzie powtarzaliśmy kwestię mojego ojca. W ciągu 20 sekund, centymetr po centymetrze, Kevin przesuwał dłoń po moim udzie w kierunku mojego krocza. Sprawa Kevina Spacey'ego to jak puszka Pandory. Coraz więcej aktorów mówi o złych wspomnieniach ze współpracy z gwiazdą kina. Traktował mnie naprawdę niewłaściwie. Moim zdaniem to było trochę jak prześladowanie. Zamiast Spacey'ego w filmie Wszystkie pieniądze świata wystąpi Christopher Plummer. Taka zmiana na kilka chwil przed premierą to karkołomne zadanie, ale technika filmowa dzisiaj nie zna żadnych granic. Od momentu, kiedy w Gwiezdnych Wojnach Łotrze 1 zobaczyliśmy aktora, który nie żyje już od jakichś 15 lat, nic nie jest w stanie mnie zadziwić. Wycinanie aktora może dziwić, choć historia kina zna takie przypadki. Ilość interwencji, przeszło 30 w Misiu, ilość interwencji w Sex Missy, w tym bardzo gorącym czasie, ilość interwencji w film Człowiek z żelaza pokazuje, jak bardzo przetargową formą jest ten materiał filmowy. Jaka będzie przyszłość Kevina Spacey'ego? Tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi, nawet wśród znawców kina. Na dzień dzisiejszy wydaje się, że to jest koniec kariery Kevina Spacey'a. Roman Polański z tymi oskarżeniami i ucieczką ze Stanów Zjednoczonych wciąż funkcjonuje, nawet dostał Oscara. Karierę być może uda się odbudować. Być może, bo dobre imię aktora na razie runęło. Niczym domek z kart. Paweł Mytlewski, 24 godziny.